Odwodnienie to lekceważony problem, problem przez duże P, bo zbyt niski poziom nawodnienia ciała potrafi znacząco obniżyć jakość życia i być przyczyną poważnych dolegliwości. Opowiem Państwu, jakie objawy mogą wskazywać na to, że jesteśmy odwodnieni. Wyjaśnię też, co poza spożywaniem zbyt małej ilości płynów może być przyczyną odwodnienia oraz wytłumaczę, czy kawa rzeczywiście odwadnia nasz organizm. Zacznę od objawów wskazujących, że jesteśmy odwodnieni. Oczywiście to, co od razu przychodzi do głowy, to uczucie pragnienia. Zwykle przyjął się uważać, że powinniśmy sięgać po napoje właśnie wtedy, gdy odczuwamy pragnienie. Należy jednak wiedzieć, że pojawienie się pragnienia jest już pierwszą oznaką odwodnienia. Czyli dobrze jest spożywać płyny, zanim wystąpi wspomniane uczucie. Do objawów świadczących o tym, że jesteśmy odwodnieni, możemy zaliczyć też bóle i zawroty głowy. Myślę, że tego problemu doświadczyło wielu z państwa zaś po uzupełnieniu płynów oznaki te ustały. Zwykle ból ustępuje po około 1 do 2 godzin po wypiciu około dwóch szklanek płynu. Tu jeszcze dodam, że ból głowy może obejmować zarówno całą głowę, jak również może być umiejscowiony wyłącznie z przodu lub z tyłu. Najczęściej ból ten jest dwustronny i zwykle ulega nasileniu podczas pochylania głowy, a nawet w trakcie chodzenia. Nie do końca jest znany mechanizm odpowiedzialny za ból głowy na skutek odwodnienia. Niemniej eksperci sugerują, że może być to spowodowane przemieszczaniem się płynów mózgu, który wywiera nacisk na opony mózgowe, a konkretnie na receptory bólu, które są w nich zlokalizowane. Na skutek odwodnienia dochodzi też do pewnych zmian skórnych, w tym do zmian w naszym wyglądzie. Mam tu na myśli oczywiście pojawienie się suchości skóry i warg. Ogólnie bardzo prostym testem do sprawdzenia, czy jesteśmy odwodnieni, jest dotknięcie warg językiem. Jeśli są one wilgotne, to wskazuje to na odpowiedni stan nawodnienia. Jeśli jednak wargi wydają się być suche, to z dużym prawdopodobieństwem świadczy to właśnie o odwodnieniu. Tu dodam, że możemy mieć też do czynienia ze zmniejszeniem napięcia i jędrności skóry, popękanymi i silnymi ustami, suchymi pachami, a także zapadniętymi oczami. Myślę, że dla niektórych osób dość zaskakującym objawem związanym z odwodnieniem jest brzydki zapach z ust. Wynika on z tego, że gdy brakuje nam płynów, to nasz organizm produkuje mniejsze ilości śliny, która ma właściwości oczyszczające jamę ustną. Na skutek zaś wysychania błony śluzowej jamy ustnej dochodzi do naślonego namnażania się bakterii, które powodują nieświeży oddech. Warto sobie uświadomić, że nasz mózg składa się w około 80% z wody i to właśnie on jako jeden z pierwszych organów odczuwa brak wody. Gdy jesteśmy odwodnieni, to dochodzi do zaburzonej jego pracy, to z kolei objawia się w postaci zaburzenia koncentracji, osłabionej pamięci, zmniejszonej czujności i ogólnie upośledzenia procesów myślowych. Gdy mowa o mózgu, to od razu też powiem, że na skutek odwodnienia mogą pojawić się jeszcze inne oznaki ze strony układu nerwowego. Mam tu na myśli zwiększoną drażliwość, senność, zmęczenie, a nawet zaburzenia mowy i halucynacje. Warto wiedzieć też o tym, że niedostateczne nawodnienie ciała może dawać objawy związane z naszym narządem wzroku. A mianowicie odwodnienie prowadzi do różnych procesów patofizjologicznych w oku. Mam tu na myśli na przykład niewyraźne widzenie, czy zwiększoną wrażliwość na światło. Dodatkowo, w przebiegu odwodnienia, nasze oczy niekiedy stają się podrażnione, a my odczuwamy dodatkowo pieczenie i kłucie w ich okolicach. Odwodnienie daje też objawy ze strony układu pokarmowego. Mam tu na myśli oczywiście pojawienie się zaparć. Osoby dostarczające zbyt małe ilości płynów doświadczają trudności w oddawaniu stolca, zaś sam stolec jest zwykle twardy i małych rozmiarów. Od razu też wspomnę, że w wielu przypadkach o naszym stanie nawodnienia wiele mówi również barwa moczu. Ogólnie mocz powinien przybierać jasną słomkową barwę i powinien być pozbawiony zapachu. Im jesteśmy bardziej odwodnieni, tym mocz staje się ciemniejszy i odznacza się bardziej intensywnym zapachem. Efektem dostarczania mniejszych ilości płynów jest oczywiście również zmniejszone wydalanie moczu. Z uwagi na fakt, że na objętość krwi krążącej w naczyniach krwionośnych ma wpływ to, ile dostarczamy płynów, to na skutek odwodnienia mogą pojawić się pewne oznaki ze strony układu krążenia. Konsekwencją spadku objętości krwi spowodowanego odwodnieniem jest obniżenie ciśnienia tętniczego krwi. Dodatkowo może dojść też do przyspieszenia pracy serca, a nawet mogą pojawić się omdlenia. Tego typu objawy obserwujemy najczęściej podczas zmiany pozycji z leżącej na stojącą. Poza wystąpieniem omówionych przeze mnie objawów warto wiedzieć też o tym, że utrzymujące czy powtarzające się epizody odwodnienia sprzyjają również rozwojowi wielu problemów zdrowotnych. Zaglądając do prac naukowych możemy dowiedzieć się, że dostarczanie zbyt małych ilości płynów zwiększa ryzyko pojawienia się infekcji dróg moczowych, tworzenia się kamieni nerkowych, a także wystąpienia hiperglikemii, czyli zwiększenia stężenia glukozy we krwi. Przy okazji warto pamiętać o tym, aby nie dopuścić do odwodnienia w trakcie długotrwałych podróży, szczególnie gdy przez dłuższy czas jesteśmy w bezruchu. A to dlatego, że odwodnienie w takich warunkach sprzyja powstawaniu zakrzepów. Jednocześnie muszę też zaznaczyć, że wyniki badań z 2021 roku dowodzą, że odwodnienie u osób starszych wiąże się ze zwiększonym ryzykiem przedwczesnej śmierci. Oczywiście podkreślam, że istotne odwodnienie na poziomie około 20% utraty płynów może skutkować pojawieniem niewydolności krążeniowo-oddechowej i doprowadzić do zgonu u każdej osoby. Tutaj wspomnę, że jeśli moje filmy, takie jak ten, są dla Państwa wartościowe, to dużo ciekawej wiedzy w pigułce przekazuję też w moim darmowym newsletterze o zdrowiu, który nazwałem Porannym Dziennikiem Zdrowia. Taka nazwa wzięła się stąd, że newsletter wysyłam od poniedziałku do piątku o 6 rano do porannej kawy lub herbaty. Aby się na niego zapisać, zapraszam na www.doktorbartek.pl. Jeśli już znają Państwo konsekwencje zdrowotne związane ze spożywaniem zbyt małej ilości płynów, to teraz krótko wyjaśnię, ile powinniśmy ich dostarczać, aby nasze ciało było odpowiednio nawodnione. Otóż w uproszczeniu możemy założyć, że na każdy 1 kg naszej masy ciała powinniśmy wypijać od 30 do 35ml płynu. Czyli jeśli chcemy ustalić indywidualne zapotrzebowanie na płyny, to powinniśmy przemnożyć swoją masę ciała przez 30 lub 35. Dla przykładu, jeśli nasza masa ciała wynosi 65 kg, to tę wartość mnożymy razy 30 lub 35 i otrzymujemy 1950 lub 2275 ml. W przybliżeniu są to zatem 2 litry. Przy czym tu zaznaczę, że jeśli w naszej diecie znajduje się dużo warzyw i owoców, czyli produktów, w których w składzie znajduje się dużo wody, wówczas samych napojów możemy wypijać nieco mniej. Osobom zainteresowanym powiem, że istnieje jeszcze jeden wzór na obliczenie zapotrzebowania na płyny, który jest uzależniony od kaloryczności naszej diety. A mianowicie przyjmuje się, że na każdą jedną kilokalorię powinniśmy dostarczać 1 ml płynów, czyli jeśli kaloryczność naszej diety wynosi 2500 kcal, wówczas powinniśmy każdego dnia dostarczać 2500 ml płynów, czyli 2,5 litra. Oczywiście to, czy taka objętość płynów będzie w zupełności wystarczająca, zależy od różnych okoliczności, a mianowicie zapotrzebowanie na płyny rośnie m.in. na skutek wzmożonej aktywności fizycznej, przybywania w ciepłym otoczeniu i o niskiej wilgotności czy też w różnych stanach chorobowych, w tym m.in. przy nawracających wymiotach, biegunce czy w przebiegu gorączki. Dodatkowo po większej ilości płynów powinniśmy sięgać w przypadku, gdy nasza dieta jest bogata w błonnik pokarmowy. Jest to spowodowane tym, że błonnik wiąże wodę w naszym przewodzie pokarmowym i przyspiesza jej usuwanie z organizmu. Podobnie, zwiększone zapotrzebowanie na wodę obserwujemy w przypadku spożywania wysokich ilości białka oraz soli. Więcej wody należy też dostarczać, jeśli sięgamy po alkohol. Chciałbym podkreślić, że poza wskazanymi przypadkami, w których należy zwiększyć podaż płynów, odwodnieniem są zagrożone przede wszystkim osoby starsze. Wynika to z kilku faktów. Przede wszystkim z wiekiem dochodzi do coraz bardziej znacznego upośledzenia fizjologicznego odruchu pragnienia. Czyli nasz mózg zbyt późno zaczyna nas informować o tym, że powinniśmy sięgnąć po coś do picia. Ponadto im jesteśmy starsi, tym częściej dotykają nas problemy zdrowotne, które powodują większą utratę wody z organizmu. Mam tu na myśli głównie nawracające biegunki, choroby przebiegające z gorączką, niewydolność nerek, moczówkę prostą i nieuregulowaną cukrzycę. Omawiany problem może potęgować przyjmowanie niektórych leków. Mowa tu przede wszystkim o lekach moczopędnych, takich jak diuretyki tiazydowe i diuretyki pętlowe, które powodują nie tylko utratę samej wody, ale również bardzo cennych elektrolitów. Z doświadczenia też wiem, że część osób starszych, która zmaga się z przewlekłymi zaparciami, na własną rękę sięga po środki przeczyszczające, a one nasilają ryzyko odwodnienia. Do innych czynników, które sprzyjają odwodnieniu u osób starszych, mogę zaliczyć też np. chorobę Parkinsona, w przebiegu której niejednokrotnie dochodzi do zaburzeń połykania, a to może powodować pewną niechęć do przyjmowania nie tylko pokarmów, ale również płynów. Poza tym niektóre osoby celowo ograniczają spożycie płynów, aby zmniejszyć liczbę wizyt w toalecie. Dotyczy to np. osób, które mają problemy z poruszaniem się lub które zmagają się z chorobami stawów, które to są źródłem bólu podczas wstawania i siadania. Przy okazji dodam też, że u osób starszych mamy do czynienia z zaburzoną termoregulacją. To sprawia, że w przypadku podwyższonej temperatury otoczenia bardzo szybko pojawia się odwodnienie. Wobec tych informacji chciałbym wyczulić osoby starsze, a także ich opiekunów, aby nie lekceważyć zagadnienia, jakim jest właśnie nawodnienie organizmu. Teraz jeszcze dwa słowa o tym, po jakie napoje sięgać, aby zadbać o prawidłowe nawodnienie. Otóż przyjęło się mówić, że powinniśmy spożywać około 2-2,5 litra wody dziennie. Jednak tu chciałbym zaznaczyć, że aby nawodnić swoje ciało, wcale nie musimy sięgać wyłącznie po zwykłą wodę. Mogą to być również inne rodzaje napojów. Spośród mniej znanych produktów od siebie polecam wodę kokosową, która jest bardzo dobrym źródłem potasu, czyli ważnego elektrolitu, który tracimy np. wraz z potem. Zwykle jedna szklanka wody kokosowej dostarcza aż 500 mg tego pierwiastka. Jeśli zaś chodzi o wody mineralne, to tu polecam wybierać wody, które dostarczają wysokie ilości jodu albo elektrolitów w postaci magnezu lub wapnia. Jeśli chodzi o konkretne nazwy wód, to mamy tu na przykład krniczankę, cechini muszynę, magnezję, muszyńskie zdroje, muszyniankę czy ustroniankę z jodem. Do innych napojów, po które warto sięgać, zaliczam też fermentowane produkty mleczne typu maślanka lub kefir, soki warzywne czy rozcieńczone soki owocowe. Spośród soków owocowych na uwagę zasługują przede wszystkim sok z granatu, aroni, czarnego bzu, żurawiny czy dzikiej róży. Dobrym rozwiązaniem będzie też sok z brzozy. Ponadto możemy zdecydować się na napary ziołowe oraz koktajle owocowe i warzywne. Od siebie zachęcam też do samodzielnego sporządzania kombuczy kombucza to nic innego jak fermentowana herbata czarna. Przyznam, że w wersji schłodzonej jest to jeden z moich ulubionych napojów, po które sięgam latem, ponieważ daje on bardzo duże orzeźwienie. Przy okazji od razu też powiem, że do dziennego bilansu wodnego wliczamy również oczywiście wszelkiego rodzaju zupy. Stąd na przykład taki chłodnik z botwinki i ogórka kiszonego będzie bardzo dobrym rozwiązaniem. Dodatkowo źródłem wody w naszej diecie są warzywa i owoce. Tak naprawdę większość produktów z tej kategorii, wyłączając jedynie rośliny strączkowe zawiera powyżej 70% wody. Największe ilości wody znajdują się w takich warzywach i owocach jak bakłażan, cukinia, pomidor, ogórek, kalafior, rzodkiewka, sałata, arbus i truskawki. Jako ciekawostkę wspomnę też o tym, że napojem o właściwościach nawadniających jest również piwo bezalkoholowe. Myślę, że wartościowych napojów, które pomogą zadbać nam o prawidłowe nawodnienie, jest tak dużo, że każdy z Państwa znajdzie coś dla siebie. I w tym miejscu jeszcze raz chciałbym zaprzeczyć rozpowszechnianemu mitowi, że aby się nawodnić, jesteśmy skazani wyłącznie na picie zwykłej wody. Chciałbym jeszcze krótko ustosunkować się do panującego przekonania, że kawa odwadnia. Wzięło się ono stąd, że kofeina ma działanie moczopędne Jednakże błędem jest porównywanie czystej kofeiny do kawy, która jest napojem i która to zawiera tylko pewną jej ilość Pomijam już fakt, że zauważalne działanie moczopędne czystej kofeiny obserwujemy w przypadku, gdy jest ona spożywana w ilości około 400-500 mg czyli jest to stosunkowo dużo Dla zobrazowania powiem, że taka ilość kofeiny znajduje się w około 5 filiżankach kawy parzonej w każdym razie w 2014 roku badacze opublikowali wyniki badań, które jednoznacznie potwierdziły, że kawa nie odwadnia. Eksperci wykazali, że u osób, które spożyły 800 ml kawy nie doszło do niekorzystnej zmiany parametrów związanych z nawodnieniem w porównaniu do osób, które spożyły taką samą ilość wody. Mowa tu o parametrach takich jak całkowita zawartość wody w organizmie, dobowa objętość moczu, stężenie kreatyniny w moczu i we krwi, hematokryt oraz osmolalność moczu i surowicy. Mało tego, w 2015 roku światło dzienne ujrzały wyniki doświadczenia, które dostarczyły wniosków, że kawa ma tylko nieco słabsze działanie nawadniające w porównaniu do wody. Wobec tych wszystkich informacji chciałbym zaprzeczyć błędnie powielanym informacjom, z którymi możemy spotkać się na wielu portalach internetowych, że kawa odwadnia. Może i nie jest ona najlepszym środkiem nawadniającym, ale nie powinniśmy mieć żadnych obaw co do tego, że zwyczajowe jej spożywanie będzie sprzyjało odwodnieniu organizmu. Może i temat odwodnienia nie jest wyjątkowo interesujący, ale przez to też jednocześnie jest on bardzo często pomijany i lekceważony. A jak wykazałem, zbyt niska podaż płynów może zauważalnie odbić się na naszym zdrowiu. Korzystając ze sposobności, chciałbym zachęcić Państwa do obejrzenia jeszcze materiału, w którym bardziej szczegółowo opowiadam o wybranych przez siebie napojach, po które warto według mnie regularnie sięgać. Mowa tu oczywiście o ich walorach zdrowotnych. Aby zapoznać się z tym filmem, wystarczy kliknąć miniaturę, która pojawiła się na ekranie. A na dziś z mojej strony to wszystko, dziękuję za twoją uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku.